Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości, komisarz Robert Warden, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, złoży meldunek zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie, młodszemu inspektorowi Edwardowi Szydłowskiemu, a następnie wprowadzony zostanie sztandar Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Panie i Panowie Oficerowie. Panie komendancie, dowódca uroczystości, komisarz Robert Warden, będzie policjant. Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Braniewie wprowadzić. Poczet baczność. Za mną marsz. Za chwilę wysłuchany zostanie hymn państwowy. Baczność. Hymn państwowy. O przywitanie uczestników uroczystości i wygłoszenie przemówienia okolicznościowego. Panie Komendancie Wojewódzki, Szanowni Goście, w imieniu własnym wszystkich policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Braniewie serdecznie witam na uroczystej Akademii związanych z 99. rocznicą powołania Polskiej Policji Państwowej. Szczególnie gorąco witam zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, pana młodszego inspektora Edwarda Szydłowskiego. Starostę Braniewskiego pana Leszka Dziąg. Burmistrz miasta Braniewa panią Monikę Trzcińską. Burmistrza miasta i gminy Pieniężno pana Kazimierza Kiejdo. Zastępcę burmistrza miasta i gminy Frombork, panią Agnieszkę Nawrot-Kopecińską. Dyrektora Wydziału do Spraw Zarządzania Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, panią Karolinę Motykę-Kozioł. Wójta gminy Braniewo, pana Tomasza Sielickiego. Wójta gminy Lelkowo, pana Stanisława Popiela. Nie ma jeszcze, że dotrze. Sekretarza Urzędu Gminy Wilczęta, pana Krzysztofa Kowalskiego. Sekretarza Gminy Płoskinia, pana Stefana Chrybyka. Serdecznie witam zastępcę prokuratora rejonowego w Braniewie, pana Łukasza Iskrzyńskiego. Kapelana Policji, księdza prałata Leszka Galicę. Dyrektora misyjnego seminarium duchownego księży werbistów w Pieniężnie, ojca doktora Adama Michałka. Pułkownika Sławomira Skierczyńskiego, reprezentującego dowódcę 9. Braniewskiej Brygady Pancernej w Braniewie. Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, pana brygadiera Zbigniewa Januszko. Zastępcę dyrektora aresztu śledczego w Elblągu, pana majora Marcina Kowalskiego. Komendanta placówki Straży Granicznej w Braniewie, pana majora Straży Granicznej, Piotra Dąbrowskiego.
kierownika Zespołu Służby Granicznej Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, pana podporucznika Straży Granicznej Rafała Kaszubę, reprezentującego komendanta Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego Niezależnego Związku Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Kętrzynie, kapitana SG Macieja Kuszilek. Komendanta posterunku Straży Ochrony Kolei w Braniewie, pana Łukasza Różeńskiego. Nadleśniczego Nadleśnictwa Zaporowo, pana Stanisława Werpechowskiego. Serdecznie witam dyrektora Branieckiego Pasłęckiego Banku Spółdzielczego, pana Marcina Pliszka. Witam również bardzo serdecznie przewodniczącego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji i byłego komendanta powiatowego Policji w Braniewie, pana Tadeusza Kućko. Witam członków rodzin policyjnych i wszystkich gości przybyłych na naszą uroczystość, a także przedstawicieli lokalnych mediów. Szanowni Państwo, dokładnie 99 lat temu Sejm II Rzeczpospolitej uchwalił ustawę o Policji Państwowej, na mocy której do życia powołano tak niezwykle ważną formację, której podstawowym celem od zawsze było strzec bezpieczeństwa obywateli. Czas kształtowania się Policji bez wątpienia był czasem wyjątkowym. Niestety II wojna światowa przyniosła ze sobą wiele zniszczeń. Nadszedł smutny okres, a w nim te najtragiczniejsze momenty, gdy zamordowano tysiące oficerów i podoficerów Policji. Historia naszej formacji ma również swoje szczęśliwe chwile, kiedy Policja została uwolniona spod komunistycznego nacisku i zaczęła funkcjonować w zupełnie nowej rzeczywistości, do dziś stojąc na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Służba w Policji wymaga wiele od funkcjonariuszy. Odpowiedzialności, odwagi, a także gotowości do poświęcenia własnego życia dla ratowania drugiego człowieka. To wyjątkowy zawód dla wyjątkowych ludzi. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim policjantom za ich dotychczasową służbę, którą wykonują z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Życzę Wam, aby trud codziennej służby przyniósł upragnioną satysfakcję z dobrze wykonanego zadania, a także umacniał szacunek w oczach tych, o których bezpieczeństwo dbacie każdego dnia. Serdecznie gratuluję wszystkim oznaczonym i awansowanym. W pełni zasłużyliście na otrzymane wyróżnienia. Szczególne podziękowania pragnę przekazać Waszym bliskim i rodzinom, których wsparcie i ogromna wyrozumiałość stanowią gwarancję rzetelnego wykonywania służbowych obowiązków. W tym wyjątkowym dniu najlepsze życzenia kieruję również do wszystkich pracowników cywilnych naszej komendy. To dzięki Waszej pracy możliwe jest niezakłócone funkcjonowanie jednostki. Z tego miejsca chciałem także podziękować komendantowi wojewódzkiemu za jego przychylność i okazaną pomoc w polepszaniu warunków pracy naszych funkcjonariuszy. Posterunek Policji w Pieniężnie oraz we Fromborku zostały odświeżone. Posterunek Policji w Wilczętach natomiast całkowicie został odnowiony. Cieszę się niezmiernie, że ruszyły prace polegające na wbudowaniu instalacji drenażu opaskowego w budynku naszej komendy. Na chwilę obecną robimy tylko opaskę, ale w najbliższym czasie zrobimy również izolację pionową, która pozwoli nam w końcu na wyremontowanie naszej strzelnicy, która już czeka tyle lat. Mam już obiecał komendant, że w przyszłym roku wystartujemy z remontem. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować naszym lokalnym władzom samorządowym za ich wkład w poprawę bezpieczeństwa powiatu branieckiego. To dzięki Wam możliwy jest m.in. zakup nowego sprzętu transportowego dla funkcjonariuszy. Mam nadzieję, że zawsze będziemy pozostawać w jak najlepszych relacjach. Bezpieczeństwo to przecież nasza wspólna sprawa. Serdecznie dziękuję naszemu kapelanowi, Leszkowi Galicy, który zawsze wspiera nas duchowo i uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach naszej komendy. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze kazanie. Tak, codziennie walczymy ze złem. Codziennie wypełniamy roty ślubowania. To prawda. Nie sposób podziękować każdemu z osobna. Dlatego też wszystkim Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję. W imieniu własnym i wszystkich policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Dziękuję za uwagę. Rozkaz personalny numer 728/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 9 lipca 2018 roku. Niżej wymienionych policjantów wyróżniam przed terminowym mianowaniem z dniem 24 lipca 2018 roku na wyższy stopień policyjny. Aspiranta sztabowego policji,
starszy aspirant Piotrowski Kornel, starszego sierżanta policji, sierżant Stańczyk Dominik, sierżant Domańska Katarzyna. Rozkaz podpisał... Panie i panowie oficerowie? Komendant wojewódzki policji w Olsztynie, inspektor Tomasz Klimek. Panie i panowie oficerowie? Mianowani? Wystąp! O wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne proszę pana zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie oraz komendanta powiatowego policji w Braniewie. Bardzo proszę panów komendantów o pozostanie na scenie. Mianowani? Stop! Rozkaz personalny numer 731 na 2018 komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie z dnia 9 lipca 2018 roku. Niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2018 roku mianują na stopień. Nadkomisarza policji, komisarz Delenga Tadeusz. Podkomisarza, Dworak Tomasz. Rozkaz podpisał... Panie i panowie oficerowie? Komendant wojewódzki policji w Olsztynie, inspektor Tomasz Klimek. Panie i panowie oficerowie? Mianowani? Wystąp. Pani, wstąp. Rozkaz personalny numer 730/732/2018 komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie z dnia 9 lipca 2018 roku. Niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2018 roku mianuję na stopień. Aspiranta sztabowego policji, starszy aspirant Czyżów Marek, starszy aspirant Hołowaty Mirosław, starszy aspirant Nowosielska Dragun Natalia, starszy aspirant Orłowski Marcin, starszy aspirant Rąbel Julita, starszy aspirant Zawieracz Patryk, starszy aspirant Zalewski Kamil, aspiranta policji, młodszy aspirant Nadziejko Kamil, młodszy aspirant Symonowicz Marcin, młodszego aspiranta policji, sierżant sztabowy Brewczak Ewelina, sierżant sztabowy Kam Wojciech, sierżant sztabowy Koczan Dariusz, sierżant sztabowy Lewandowski Bartłomiej. Rozkazy podpisał... Panie i panowie oficerowie? Komendant wojewódzki policji w Olsztynie, inspektor Tomasz Klimek. Panie i panowie oficerowie? Mianowani? Wystąp! Podczas tegorocznych obchodów Święta Policji awansowano 30 funkcjonariuszy, 4 w Korpusie Szeregowych, 10 w Korpusie Podoficerów, 14 w Korpusie Aspirantów, 2 w Korpusie Oficerów Młodszych. Wśród nich 3 policjantom udzielono wyróżnienia w formie przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny.
Jest to wyróżnienie policjanta, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe. Ponadto z okazji Święta Policji, komendant powiatowy Policji w Braniewie wyróżnił nagrodą pieniężną 80 funkcjonariuszy naszej jednostki. Mianowani stąd. Rozkaz personalny numer 729 733 na 2018 komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 9 lipca 2018 roku. Niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2018 roku mianuję na stopień sierżanta sztabowego Policji, starszy sierżant Miernicki Paweł, starszy sierżant Storkowicz Monika, starszego sierżanta Policji, sierżant Krztoń Agata, sierżant Małaszewska Natalia, sierżant Ślusarski Michał, sierżanta Policji, starszy posterunkowy Biryło Szymon, starszy posterunkowy Chorak Marek, starszy posterunkowy Karpiński Rafał. Rozkazy podpisał. Panie i panowie oficerowie. Komendant wojewódzki Policji w Olsztynie, inspektor Tomasz Klimek. Panie i panowie oficerowie. Mianowani, wystąp. Szanowni Państwo, pragnę przypomnieć, że podczas tegorocznych obchodów Święta Policji awansowano 30 funkcjonariuszy. 4 w korpusie szeregowych, 10 w korpusie podoficerów, 14 w korpusie aspirantów, 2 w korpusie oficerów młodszych. Wśród nich 3 policjantom udzielono wyróżnienia w formie przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny. Jest to szczególne wyróżnienie dla policjanta, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki i przejawia inicjatywę w służbie. Mianowani stąd. Rozkaz personalny numer 113 na 2018 komendanta powiatowego Policji w Braniewie z dnia 16 lipca 2018 roku niżej wymienionych policjantów z dniem 24 lipca 2018 roku mianuję na stopień starszego posterunkowego Policji. Posterunkowy Iwański Mateusz, posterunkowy Kamiński Oskar, posterunkowy Szczepański Łukasz, posterunkowa Wójtowicz Magdalena. Rozkaz podpisał. Panie i panowie oficerowie. Komendant powiatowy Policji w Braniewie, komisarz Tadeusz Telenga. Panie i panowie oficerowie. Mianowani wystąp. Mianowani stąd. Proszę teraz pana komendanta wojewódzkiego o zajęcie miejsca, a także wszystkich gości o zajęcie swoich miejsc. W związku ze Świętem Policji nadkomisarz Tadeusz Telenga, komendant powiatowy Policji w Braniewie, podziękuje pracownikom cywilnym, wręczając drobne upominki. Proszę teraz o wystąpienie pracowników cywilnych. Augustyńczyk Urszula, Breczko Stefan, Brzozowski Jan, Chłopska Agata, Friske Edyta, Dragun Krystyna, Dudek Halina, Giecewicz Małgorzata, Hebda Anna, Jabłońska Irena, Juchimiuk Maria,
Krasicki Piotr, Łukaszewska Kamila, Pacholczyk Ewa, Rossal Ewa, Raszkiewicz Agnieszka, Żeńca Adam, Stańczyk Agnieszka, Szyrwińska Lucja, Szumalska Janina, Sienkiewicz Bożena, Wojtanowska Magdalena, Koniuk Agnieszka. Zapraszamy na scenę. Teraz pana komendanta powiatowego Policji w Braniewie o wręczenie upominków pracownikom cywilnym. Wręczone upominki to dowód uznania za okazaną pomoc w funkcjonowaniu i wspieraniu naszych działań na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Dlatego też w dniu dzisiejszym przedstawiciele, pracownicy cywilni otrzymają drobne upominki. W Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie zatrudnionych jest obecnie 23 pracowników cywilnych. Ich codzienność to zapewnienie funkcjonowania całej naszej jednostki. Od przysłowiowej kartki papieru po sprawność sprzętu teleinformatycznego oraz transportowego. W tym szczególnym dniu pragniemy Wam, pracownicy cywilni, serdecznie podziękować za Wasz trud i serce, jaki wkładacie w wykonywanie Waszych obowiązków. Mam świadomość, że nasza służba bez Waszej pracy byłaby o wiele trudniejsza. Dziękujemy Wam, że jesteście. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, dziękujemy pracownikom cywilnym, prosimy o zajęcie miejsc. Nadkomisarza Tadeusza Talęgę, komendanta powiatowego Policji w Braniewie o wręczenie upominków przedstawicielom samorządów lokalnych i jednocześnie proszę o wystąpienie pana starostę braniewskiego, pana Leszka Dziąbra, burmistrza miasta Braniewa, panią Monikę Trzcińską, wójta gminy Braniewo, pana Tomasza Sielickiego, zastępcę burmistrza miasta i gminy Frombork, panią Agnieszkę Nawrot-Kopycińską, burmistrza miasta i gminy Pieniężny, pana Kazimierza Kiejdo, wójta gminy Lelkowo, pana Stanisława Popiela, sekretarza Urzędu Gminy Płoskinia pana Stefana Chrybek, sekretarza Urzędu Gminy Wliczęta pana Krzysztofa Kowalskiego. Proszę pana komendanta o wręczenie upominków. A jeszcze czekamy. Wręczane w tej chwili upominki to dowód uznania za pomoc okazaną pomoc w funkcjonowaniu i wspieraniu naszych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Dlatego też w dniu dzisiejszym przedstawiciele wymienionych instytucji odbierają z rąk pana komendanta podziękowania. Wręczone upominki jest to dowód uznania za owocną współpracę między służbami w obszarze bezpieczeństwa lokalnego.
Przedstawicielu samorządów serdecznie jeszcze raz dziękujemy i zapraszam na swoje miejsca. Poproszę teraz pana komendanta powiatowego Policji w Braniewie o wręczenie upominków przedstawicielom współpracujących z nami służb mundurowych i jednocześnie proszę o wystąpienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, brygadiera Zbigniewa Januszko, reprezentującego dowódcę 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, pana podpułkownika Sławomira Skierżyńskiego, komendanta placówki Straży Granicznej w Braniewie, majora Straży Granicznej Piotra Dąbrowskiego, kierownika zespołu służby granicznej placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, porucznika Straży Granicznej Rafała Kaszubę, nadleśniczego nadleśnictwa Zaporowo, pana Stanisława Wardechowskiego, zastępcę dyrektora aresztu śledczego w Elblągu z oddziałem zewnętrznym w Braniewie, majora Marcina Kowalskiego, komendanta posterunku Straży Ochrony Kolei w Braniewie, pana Łukasza Różyńskiego. Przypomnę, że wręczane upominki jest to dowód uznania za współpracę pomiędzy służbami w obszarze bezpieczeństwa lokalnego. Dlatego też w dniu dzisiejszym przedstawiciele służb mundurowych odbierają z rąk pana komendanta podziękowania. Pragnę przypomnieć, że uhonorowano nimi 22 przedstawicieli instytucji, samorządów lokalnych i współpracujących z nami służb mundurowych. Przedstawicielom służb jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Poproszę teraz o wystąpienie dyrektora Wydziału Zarządzania Delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, panią Karolinę Motyka-Kozioł, kapelana Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, księdza prałata Leszka Granicę, rektora misyjnego seminarium duchownego księży werbistów pieniężnych ojca Adama Michałka, zastępcę prokuratora rejonowego w Braniewie Łukasza Iskrzyńskiego oraz dyrektora Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego pana Marcina Bliszka. Zapraszamy na scenę. Szanowni Państwo, wręczane upominki przez pana komendanta jest to dowód uznania za okazaną pomoc w funkcjonowaniu i wspieraniu naszych działań na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Dlatego też w dniu dzisiejszym przedstawiciele różnych służb i instytucji takie upominki od pana komendanta otrzymują. Jest to dowód uznania za owocną współpracę z nami i z innymi służbami na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszego powiatu. Thank you.
jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy. Corocznym obchodom Święta Policji towarzyszą konkursy o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie. W dniu 7 lipca odbył się turniej piłki nożnej, 15 lipca odbyły się zawody wędkarskie, a 17 lipca zawody strzeleckie. Jest to turniej, w którym udział biorą funkcjonariusze naszej komendy. Proszę o wystąpienie zwycięzców turnieju strzeleckiego, a pana komendanta nadkomisarza Tadeusza Telęgę poproszę o wręczenie pucharu oraz dyplomu zwycięzców zawodów. Zapraszam na scenę za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach aspiranta sztabowego Jana Gonzala, za zajęcie drugiego miejsca podkomisarza Tomasza Dworaka oraz za zajęcie trzeciego miejsca komisarza Roberta Wardyna. Zapraszam. Za zajęcie pierwszego miejsca puchar oraz pamiątkowy dyplom i dwa dni urlopu nagrodowego, za zajęcie drugiego miejsca dyplom oraz jeden dzień urlopu nagrodowego, za zajęcie trzeciego miejsca również dyplom i także jeden dzień dodatkowego urlopu. Jeszcze raz gratulujemy. Jak wspomniałam, odbył się turniej piłki nożnej. W piłkarskich szrankach stanęło 6 drużyn reprezentujących Państwową Straż Pożarną w Braniewie, 9. Braniewską Brygadę, Krajową Administrację Skarbową, Komendę Miejską Policji w Elblągu, drużynę pod nazwą Granica Zagaje oraz Komendę Powiatową Policji w Braniewie. Po zaciętej walce pierwsze miejsce zajęła drużyna 9. Braniewskiej Brygady, drugie miejsce Komenda Powiatowa Policji w Braniewie, trzecie miejsce Państwowa Straż Pożarna w Braniewo. Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil Graczyk z jednostki wojskowej. Najlepszym bramkarzem został Jerzy Grat z Państwowej Straży Pożarnej. Puchary i statuetki zostały wręczone przez nadkomisarza Tadeusza Telęgę podczas w dniu turnieju. Następne zawody wędkarskie, które odbyły się 15 lipca, o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie w konkurencji o największą ilość złowionych ryb zwyciężył, zajmując tym samym pierwsze miejsce, pan Henryk Paszczyk. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca został wręczony przez nadkomisarza Tadeusza Telęgę w dniu zawodów. W kategorii najlepszy wędkarz-policjant pierwsze miejsce zajął aspirant Tomasz Tatar. W kategorii najlepsza rodzina w zawodach wędkarskich Milena i Krzysztof Stodulscy. W zawodach wędkarskich brały udział dzieci funkcjonariuszy Braniewskiej Komendy, Dominika i Maciej Telęga, Milena Stodulska, Filip i Maciej Dalidowicz oraz Piotr Kwilosz. Proszę teraz o wystąpienie zwycięzców wszystkich konkurencji zawodów wędkarskich oraz dzieci, które brały udział w tych konkurencjach. Czy są z nami? Zapraszamy. O wręczenie statuetek i medali dzieciom i uczestnikom proszę nadkomisarza Tadeusza Telęgę. No wszyscy wiedzą, że to jest moja ulubiona dyscyplina sportowa, dlatego z największą przyjemnością dla najlepszego wędkarza policjanta gratuluję. Walka była zacięta w całym życiu, bo mam wyzwanie. Bardzo się cieszę, że w naszych zawodach którzy biorą udział policjanci. Nie tylko policjanci, ale również dzieci. I najlepszym okazały się wszyscy dzieci z Lęka. Ja patrzę na to ręce. Zawody wędkarskie, za które teraz otrzymują zawodnicy medale, odbyły się na terenie stawu Piekiełko przy ulicy Długiej w Braniewie. O Puchar Komendanta walczyło 13 wędkarzy z Braniewa. Nie, to jest
Myślę, że to chyba zajęły dwie dziewczyny ex aequo. Po pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o najpiękniejszą rybkę, bo niestety do mnie się udało tylko jedną złapać, ale była na pewno najpiękniejsza. Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i wielkie brawa. Decyzją z dnia 10 maja 2018 roku Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Warszawie nadano medal 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, którym uhonorowany został wójt gminy Braniewo, pan Tomasz Sielicki. Proszę o wystąpienie wójta gminy Braniewo. Natomiast o wręczenie medalu okolicznościowego proszę nadkomisarza Tadeusza Telendę, komendanta powiatowej policji w Braniewie oraz podkomisarza Krzysztofa Stodulskiego, przewodniczącego zarządu terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Braniewie. Szanowni Państwo, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości decyzją Prezydium Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej z dnia 10 maja 2018 roku nadano medal pamiątkowy, którym uhonorowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Proszę o wystąpienie komendanta powiatowego policji w Braniewie nadkomisarza Tadeusza Telengę oraz podkomisarza Krzysztofa Stodulskiego i komisarza Roberta Wardyna. Zapraszamy na scenę. O wręczenie medalu pamiątkowego proszę przewodniczącego zarządu oddziałowego niezależnego samorządnego związku zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej w Kętrzynie kapitana Straży Granicznej Macieja Kuszyna. Gratulujemy. Zadając miejsce, proszę tylko pana naczelnika i pana komendanta o pozostanie na scenie. Szanowni Państwo, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowany został funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Proszę o wystąpienie, już jest, komisarza Roberta Wardyna. O wręczenie brązowego medalu za zasługi dla pożarnictwa proszę pana Tomasza Sielickiego.
Bardzo dobrze. W związku ze świętem policji prezes klubu honorowego dawcy krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Niebieska Kropla przy Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie podkomisarz Krzysztof Sodulski wręczy odznaczenia zasłużony honorowy dawca krwi następującym funkcjonariuszom. Nadkomisarz Tadeusz Talęga, aspirant sztabowy Jan Bonzal, aspirant sztabowy Czyżów Marek, aspirant sztabowy Wojciech Goch, starszy aspirant Hołowaty Mirosław, młodszy aspirant Dariusz Koczan, aspirant Suchecki Maciej oraz Łukasz Grabowski, strażnik leśny Straży Leśnej Nadleśnictwa Zaporowo. Zapraszamy. Zapraszamy jeszcze raz, powtórzę. Zapraszamy na scenę nadkomisarz Tadeusz Talęga, aspirant sztabowy Jan Bonzal, aspirant sztabowy Czyżów Marek, aspirant sztabowy Wojciech Goch, starszy aspirant Hołowaty Mirosław, młodszy aspirant Dariusz Koczan, aspirant Suchecki Maciej oraz pan Łukasz Grabowski, strażnik leśny Straży Leśnej Nadleśnictwa Zaporowo. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, bezinteresowne, długoletnie oddawanie krwi, Zarząd Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża nada odznaczenia zasłużonym honorowym dawcom krwi. Brązowa odznaka nadawana jest po oddaniu co najmniej 6 litrów krwi dla ratowania życia ludzkiego, natomiast srebrna odznaka nadawana jest po oddaniu 12 litrów krwi. Raz serdecznie gratulujemy. Poproszę teraz pana młodszego inspektora Edwarda Szydłowskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, o wygłoszenie przemówienia okolicznościowego. Starosto, księże prałacie, rektorze, drodzy samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, policjanci, policjantki, pracownicy cywilni Braniewskiej Komendy, zaproszeni goście, szanowni państwo. Mam do odczytania list gratulacyjny komendanta wojewódzkiego policji, a to za chwilę, ale tak naprawdę chcę się podzielić wrażeniami z tej akademii. Już tutaj na początku. Niezmiernie miło gościć w murach komendy i tutaj w BCK-u i w katedrze. Bardzo miłe słowa księdza prałata. Bardzo miło mi tu za każdym razem jest gościć. Czuję się tutaj jak u siebie. Ale to wszystko przez to, że bardzo życzliwie ponad rok temu zostałem tutaj, 2 lata temu zostałem przyjęty i bardzo mile wspominam ten okres. Nie było dnia, żebym żałował, że tutaj przyszedłem i tutaj przez rok pełniłem funkcję komendanta powiatowego. Na temat funkcjonowania jednostki, tego co tutaj się dzieje i co się będzie działo, tutaj pan komendant już troszkę powiedział, ale to powiem po tym liście, który tutaj odczytam pana komendanta wojewódzkiego. Szanowni panie komendancie, szanowni państwo, w tym roku mija 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości, 99 lat od utworzenia Policji Państwowej. Nie sposób uciec od podsumowań, od refleksji nad historią kraju i samej policji, bo przecież one są ze sobą związane. Przyglądamy się sobie, miejscu, w którym się znajdujemy, zarówno my sami, jak też nasza formacja. Mierzymy się z przeszłością, wspominamy tych, których nie ma już z nami i co naturalne, próbujemy patrzeć w przyszłość. Od początku istnienia policji jej siłą stanowią ludzie. To oni, ich wiedza, doświadczenie, umiejętności radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach. Determinacja tworzy policję.
od postaw i od 1919 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w ciężkich czasach powojennych i po 1989 roku. Dzisiaj także powinniśmy pamiętać, że jesteśmy silni siłą ludzi, którzy tworzą policję. Świadomość oraz fakt, że zawsze służymy i pracujemy na rzecz innych, słabszych, potrzebujących pomocy, powinna motywować nas do działania, sprawiać, że nasza służba będzie efektywniejsza. My także jesteśmy częścią historii, tworzymy ją każdego dnia. Dlatego dziękuję Was, że tylu z Was stanowi piękny przykład dla innych, ratując ludzkie życia, udzielając pomocy, a także poza służbą, angażując się w działalność społeczną, czy przekraczając granice własnych możliwości w sporcie. Z okazji Święta Policji życzę wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji zdrowia, wiary we własne możliwości, sukcesów, powodzenia w dalszej służbie i pracy oraz optymizmu, choć wiem, że bywa czasem trudno. Państwa rodzinom życzę, by zawsze byli dumni z faktu, że mają w rodzinie policjanta lub pracownika Policji. Kogoś, komu można ufać, na kim zawsze można polegać. Gratuluję wszystkim odznaczonym i awansowanym. Dzisiejsze wyróżnienia to dowód, że wy sami jesteście ważni, a wasza praca jest doceniana. Dziękuję wszystkim tym, którzy podobnie jak my dbają o bezpieczeństwo mieszkańcom Warmii i Mazur oraz lokalnym władzom, na których wsparcie zawsze możemy liczyć. Z wyrażami szacunku inspektor Tomasz Klimek, komendant wojewódzki Policji w Olsztynie. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, niezmiernie miło tutaj gościć. Bardzo, bardzo fajna jednostka, jeżeli chodzi o ocenę w województwie pracy policjantów. To jest jedna z wyróżniających się jednostek na tle naszej mapy województwa warmińsko-mazurskiego. Może nie wszyscy Państwo wiedzą, policjantów na Warmii i Mazur jest ponad 3,5 tysiąca, dokładnie 3611. 100 osób z tych 3611 stanu to jest Komenda Powiatowa Policji w Graniewie. Cieszę się bardzo, że tyle tutaj było wyróżnień, awansów, bo to jest dowód na to, że codzienną pracą, służbą policjanci osiągają bardzo dobre wyniki, ale też i poczucie bezpieczeństwa rośnie mieszkańców powiatu braniewskiego. Ja tylko tutaj nawiążę do tego, co komendant główny ostatnio przekazywał na konferencjach. 93% każdy z nas czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, również w naszym Braniewie. Także to poczucie bezpieczeństwa towarzyszy nam i naszym mieszkańcom na co dzień. Bardzo dobrze też jest oceniana praca policji jako instytucji. Tak naprawdę przed nami tylko są samorządy w tym badaniu CBOS-u i tak naprawdę 73% oceny pracy polskiej policji też jest wysokim wynikiem. Jesteśmy jako drudzy w tym rankingu. Także ta praca, ta służba każdego z Was powoduje to, że obraz policji właśnie taki jest. Jeżeli chodzi o braniewską jednostkę, tutaj komendant zaczął mówić, wymaga ona jeszcze doposażenia w sprzęt i transportowy, ale tutaj z tego co pamiętam, w zeszłym roku 4 pojazdy zostały przekazane ze wsparcia z samorządów lokalnych, ale też i z przydziału centralnego, z ustawy modernizacyjnej policji, gdzie polski rząd bardzo dużo inwestuje w środki transportu, w środki łączności, w informatykę. Nie sposób przytoczyć tych liczb, bo tych komputerów naprawdę było dużo. Myślę, że w Braniewie tego nie brakuje. Kolejny samochód, jeszcze powiem, przyjdzie jesienią tego roku do ruchu drogowego. To będzie nowy Kia Ceed, również z rodzielnika centralnego. Także tutaj w stronie rządowej dziękuję bardzo za wsparcie naszych działań. Wiem, bo jestem tutaj świeżo po rozmowie z komendantem, że każdy z samorządów wzorowo współpracuje, zresztą inaczej by nie było. Tyle statuetek, to już dawno nie widziałem żadnej akademii. To jest dowód tego, że Państwo, służby, współpracujecie i tak należy czynić. Policja jest po to, żeby współpracować. My nie mamy monopolu na mądrość ani na władzę, tym bardziej wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, samorządowców, strony rządowej. Wszystko po to, żeby żyło się bezpieczniej. Jeżeli chodzi, bo akurat nadzoruję pion kryminalny, jednostka w Braniewie jest naprawdę jednostką wyróżniającą się i
Panie prokuratorze, dziękuję za taki bieżący nadzór, ale również tą bieżącą współpracę, która powoduje to, że te wskaźniki, które osiągamy, a ich bardzo dużo, tutaj też w jednostce w Braniewie są na bardzo wysokim poziomie. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim przedstawicielom samorządów, ale nie tylko, tutaj służbom, leśnikom i księżom przede wszystkim za tą opiekę duszpasterską, bo tak naprawdę na księdza kapelana naszego możemy zawsze liczyć. I tak jak kojarzę, to jest z nami od zawsze. Także dziękuję i życzę wszystkim awansowanym i wyróżnionym dalszego rozwoju i myślę, że nie po raz ostatni spotykamy się na tym podium. To jest miejsce naprawdę bardzo szczytne i tutaj na forum tylu ludzi uzyskać jakieś odznaczenie, czy awans zawodowy, czy też zostać wyróżnionym jako pracownik policji, naprawdę to jest godna rzecz i naprawdę wielki zaszczyt. Ja się cieszę, że tutaj byłem i jestem z wami. Jeżeli Pan Bóg da, to się spotkamy za rok. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to jest ten czas, więc zapraszam na scenę. Witam serdecznie. Wojewoda wybierał się na dzisiejszą uroczystość, jednak został zabrany nam na konferencję prasową również o 10:00, więc no niestety nie będzie na dzisiejszej uroczystości, ale prosił mnie bardzo, abym odczytała list od wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. Szanowny panie komendancie, formalnie od 99 lat wasza formacja stoi na straży prawa i porządku publicznego. Jednak należy pamiętać, że historia policji sięga tak naprawdę początków istnienia naszego państwa. Już wtedy istniały formacje stworzone po to, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i sprawiać pieczę nad urzędnicą państwową. To fakty, które nie wszyscy znają, ale to właśnie na ich zrębie powstała ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1919 roku o Policji Państwowej. Początki służby policyjnej w Polsce były czasem wyjątkowym. Czasem, kiedy powstał policyjny ceremoniał, kształtowała się tradycja. To wszystko zniszczył niestety wybuch II wojny światowej. Wszyscy znamy nasze losy tej służby. Były w niej chwile trudne i smutne. Tak jak ta, kiedy podczas II wojny światowej zamordowanych zostało tysiące oficerów i podoficerów policji, funkcjonariuszy ochrony pogranicza, żandarmerii, więziennictwa i wywiadu. Ale w tej niemalże stuletniej historii były także chwile szczęśliwe, kiedy w wyniku transformacji powstała dzisiejsza policja, która zaczęła działać w nowej rzeczywistości, bez nacisków i wpływu komunistycznych władz. Po 1989 roku polska policja zaczęła być postrzegana jako profesjonalna służba, która skutecznie chroni naszych obywateli. Oczywiście na to nowe spojrzenia, także poprawę skutecznych działań, z pewnością wpłynęła inwestycja w gruntowne szkolenia i dobre wyposażenie funkcjonariuszy. Osiągacie teraz najwyższe standardy europejskie, co niewątpliwie powodem jest do dumy i satysfakcji. Święto Policji to okazja, aby podziękować za waszą trudną, pełną poświęcenia pracę, która codziennie wykonujecie z ogromnym zaangażowaniem, z poczuciem misji i odpowiedzialnością za każde podjęte działanie. Razem tworzycie zespół, który próbuje każdego dnia osłaniać społeczeństwo przed negatywnymi zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu. Reagujecie na bezpośrednie zagrożenia, ale także tworzycie innowacyjne i coraz skuteczniejsze systemy prewencyjne. Służycie, działacie, bronicie i edukujecie. To ogromna praca, która coraz częściej owocuje zaufaniem obywateli do formacji policyjnej. Droga do tych dobrych ocen nie jest łatwa i wymaga od was starań każdego dnia. I właśnie za te starania chcę państwu dziś z okazji Święta Policji podziękować zarówno w imieniu swoim, jak i wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego.
Nie będzie chyba przesadnym stwierdzenie, że przypadła wam w udziale najtrudniejsza z ról. Żandarma i anioła stróża zarazem. Jesteście stróżami prawa i musicie je egzekwować jak żandarmi, ale musicie mieć teraz twarz anioła stróża, który pomoże, pouczy i wytłumaczy. Dziękuję raz jeszcze za waszą codzienną pracę i życzę, abyście czerpali z niej jak najwięcej osobistej satysfakcji. Zawsze bezpiecznie wracajcie ze służby do swoich rodzin i bliskich, by następnego dnia móc ponownie strzec bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach. Dziękuję. Z wyrazami szacunku wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Ja również ze swojej strony chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim policjantkom, policjantom, pracownikom cywilnym, jak i całym rodzinom naszych funkcjonariuszy. Zarówno ze swojej strony, jak i ze strony naszego Urzędu Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy pana starostę. Niestety nie mogę długo mówić, wobec tego będę się streszczał, ale myślę, że różnica będzie niewielka. Zacznę od dobrodziejów. Przewielebny księże prałacie, księże ojcze rektorze, panie komendancie wojewódzki, panie komendancie powiatowy, panie nadleśniczy, przedstawiciele służb, koledzy samorządowcy, panie, panowie policjanci, pracownicy cywilni, rodziny. Żeby wszystko było na właściwym miejscu, chciałem dzisiaj wam wszystkim, drodzy policjanci, podziękować za to, że wszystko jest na właściwym miejscu. Za nasze bezpieczeństwo, za nasz spokój. Chciałbym pogratulować wszystkim, którzy zostali nagrodzeni, wyróżnieni. Podziękować także rodzinom policjantów, byłym policjantom, za to, że was wspierają. A także mam szczególny powód i chciałbym dzisiaj, korzystając z obecności wielu służb, podziękować za, w mojej ocenie, na terenie powiatu branieckiego wręcz perfekcyjną pracę i obsługę Mistrzostw Świata w Okręgu Kaliningradzkim. To były przygotowania, to były planowania, to były ćwiczenia, ale to była także ciężka praca. Wiele obaw słyszałem z różnych stron, ale wyszło znakomicie i policji, ale także pozostałym służbom bardzo dziękuję. I życzę, panie komendancie wojewódzki, żeby te warunki pracy trochę się poprawiły, strzelnica działała, woda nie zaciekała, wyposażenie, żeby było coraz lepsze i żeby warunki pracy były takim czynnikiem, który nie zniechęca, a pomaga. Dziękuję bardzo i jeszcze raz życzę wszelkiej pomyślności z okazji święta. Księże prałacie, ja się nie dziwię, tak pięknie śpiewała, że na miejscu księdza prałata też był. Policjantki, policjanci, pracownicy cywilni wojska. Pragnę wam w imieniu mieszkańców naszego miasta serdecznie podziękować za waszą codzienną pracę, za wasz trud, za waszą cierpliwość, za waszą wytrwałość i za waszą życzliwość w stosunku do wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Wiem, że borykacie się z wieloma trudnościami, dlatego chciałabym życzyć Wam przede wszystkim tego, żeby Wasza codzienna praca przynosiła Wam jak najwięcej satysfakcji, jak najmniej trudności, jak najmniej przestępstw i oczywiście jak najbezpieczniejszych powrotów do domu. Żebyśmy byli społeczeństwem, które przestrzega przepisów prawa, respektuje te przepisy, żebyście Wy w swojej codzienności mieli jak najmniej pracy związanej z tymi niebezpieczeństwami. Gratuluję Wam wszystkim wyróżnionym, wszystkim awansowanym i oczywiście chciałabym Was zapewnić o naszej współpracy, o tym, że jeżeli będziemy tylko mogli, a samorząd Braniewski czyni wszystko, żeby móc z Wami dobrze współpracować, będziemy to robić i na przyszły rok również zaplanujemy środki, żeby Was wspierać. Dziękuję bardzo. Panie Komendancie Wojewódzki, Panie Komendancie Powiatowy, Szanowni Funkcjonariusze Policji, Szanowni Goście, w imieniu społeczności miasta i gminy Pieniężną, jak i własnym, w dniu Bożego Święta składam Wam wyrazy szacunku, uznania i podziękowania za Waszą codzienną, ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa naszej społeczności. Jednocześnie życzę Wam, aby ta służba przynosiła Wam satysfakcję zarówno w płaszczyźnie duchowej, jak i w tej płaszczyźnie również materialnej. Wiadomo, jeżeli w ciele, które dobrze się czuje, które jest w dobrej kondycji, mieszka duch w takim dobrym, zdrowym ciele i on się bardzo dobrze w nim czuje i będzie bardzo kreatywny, wiele będzie miał swoich pomysłów dobrych, ciekawych. Korzystając z okazji, chciałem też podziękować panu komendantowi wojewódzkiemu za jego pamięć zawsze o nas, za ślad, jaki tutaj zostawił przez wprawdzie krótki czas, patrząc w przestrzeń życia, nawet naszą państwowe stulecie, ten krótki czas, ale ten ślad, jaki zostawił tutaj, myślę, że nie mniejszy, a może większy niż wielu komendantów, którzy przed nim byli. Panie komendancie, bardzo dziękuję. Żaden telefon, który wykonałem do Pana, nie został bez odpowiedzi. A jeżeli nawet to było odzwonione. Również podobne słowo podziękowania skład. Na pewno Pan Komendant Wojewódzki jest wzorem dla wielu funkcjonariuszy i będzie wzorem dla wielu funkcjonariuszy, jak należycie pełnić służbę. Panie Komendancie Powiatowy, również podziękować za dobrą współpracę. Zawsze też telefony do Pana, jeżeli wymieniamy się informacje, spotykamy się, nie zostają bez echa. Również podziękować dla Pani Kierownik Policji w Pieniężnie. Współpraca układa się również nam dobrze. Wszystkim awansowanym, mianowanym, nagrodzonym składam serdeczne gratulacje. Życzę dalszej, bezpiecznej, spokojnej służby no i miłego świętowania. Dziękuję. Panie komendancie, kwiaty dla wszystkich na Pana ręce, tak? Dziękuję. Szanowne policjantki i policjanci, szanowni pracownicy cywilni policji, z okazji Waszego Święta w imieniu Pani Burmistrz Miasta Gminy Frombor, Pani Małgorzaty Wrońskiej oraz oczywiście swoim składam najserdeczniejsze życzenia osobistej i zawodowej satysfakcji, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby. Życzę Wam, drogie policjantki i policjanci, aby ta ciężka i bardzo i pełna wyrzeczeń oczywiście służba nie była tylko dla Was obowiązkiem, ale przede wszystkim przynosiła Wam takie źródło satysfakcji. Oczywiście nie sposób Wam podziękować za tą ciężką, pełną wyrzeczeń służbę. Dziękujemy i wszystkiego najlepszego.
Panowie komendanci, szanowni zaproszeni goście, drogie funkcjonariuszki i drodzy funkcjonariusze, pracownicy cywilni, z wielką radością i przyjemnością podpisuję się pod tymi wszystkimi życzeniami i słowami, które dzisiaj usłyszeliście. Ja co roku również takie życzenia przytaczałem czy składałem. Natomiast w dniu dzisiejszym, zainspirowany pięknym psalmem wykonanym przez naszą koleżankę, która śpiewała psalm podczas mszy świętej, złożę życzenia w sposób taki poetycki. Otóż często możemy spotkać się z dowcipami czy żartami o policjantach. Natomiast ja udało mi się znaleźć wiersz o policjantach, który oczywiście zaadoptowałem na potrzeby dzisiejszego święta, ale mam taką sugestię i pomysł. Otóż wśród policjantów, jak widać, jak słyszeliśmy i wiemy, jest wiele talentów i mam nadzieję, że również w podobny sposób policjanci odwdzięczą nam się na święto Dnia Samorządowca. Wiersz ma tytuł Niech nam żyją policjanci i ten wiersz dedykuję wszystkim policjantom i policjantkom na dzisiejszą okoliczność. Niech nam żyją policjanci, niech nam żyją latek 100. My kochamy policjantów, no bo oni tępią zło. 100 lat żyjcie nam, kochani, 100 lat zdrowi bądźcie. Obsypiemy was kwiatami, wy nas za to brońcie. Rabusiów zamknijcie, niech nie czynią zła, za to was kochani, za to wam kochani, Polska medal da. Ja wam życzę, żeby te medale na co dzień przekazywali wam mieszkańcy, wśród których funkcjonujecie, wśród których pracujecie, żeby tą waszą ciężką pracę nagradzali wyrozumiałością i wdzięcznością. Jeszcze raz na tę dzisiejszą okoliczność w imieniu mieszkańców gminy przekazuję najlepsze życzenia. Natomiast na ręce pana komendanta przekażę skromny, okolicznościowy upominek. Jest to, myślę, na te ciepłe dni przydatna część umundurowania funkcjonariusza. Myślę, że skorzystacie z tego prezentu. Wszystkiego najlepszego. Szanowni komendanci, pracownicy cywilni, policjantki, policjanci, ci obecni tutaj dzisiaj i ci, którzy są dzisiaj na służbie. Chciałbym wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia powodzenia w życiu służbowym, powodzenia przede wszystkim w życiu prywatnym, wszystkiego co najlepsze, no i przede wszystkim, żeby te nasze wspólne postulaty, które dzisiaj, o które walczymy, dopięły pozytywnego finału. Mam nadzieję, że nasze oczekiwania zostaną postrzeżone i zostaną spełnione. Mam nadzieję, że warunki pracy i płacy zostaną poprawione i będzie nasze wspólne dobro przyszłe lepiej odbierane i przez społeczeństwo, a my poniesiemy większą satysfakcję z tego, co dzisiaj robimy. Jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego i takie też podziękowania dzisiaj składam na ręce pana komendanta powiatowego. Dziękuję serdecznie. Komendanci, cała brać policyjna, pracownicy cywilni oraz wasze rodziny. Z okazji święta naszego, bo również spędziłem ponad 30 lat w mundurze, życzę, aby
było zdrowie, żeby było zadowolenie z wykonywanej służby, no i efekty później będą w postaci odznaczeń, w postaci nagród. Myślę, że nie będę mówił tutaj o trudach służby, ponieważ każdy je zna i naprawdę nie jest to łatwa służba, wszyscy o tym wiemy, trudna, niebezpieczna, ale niech to niebezpieczeństwo nigdy was się nie ima. Niech macie same dobre, wspaniałe interwencje, chociaż o takie trudno, ale tak trzymajcie. Trzymajcie, bo naprawdę bezpieczeństwo w Braniewie jest zauważalne. Chcę tutaj zapewnić, że my jako emeryci i renciści policyjni również bardzo mocno wspieramy wasze działania i nie jest nam obce absolutnie to, jak się dzieje w Braniewie. Mówię jeszcze raz, macie w nas mocnych przymierzeńców i na pewno w każdej chwili, gdy będzie taka potrzeba, będziemy was wspierać i pomagać. W imieniu własnym, a więc Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, wszystkich członków naszego stowarzyszenia jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Odznaczonym, awansowanym, wyróżnionym. Wszystkiego dobrego. Tak trzymajcie. Panie komendancie, jak mogę, chciałbym te kwiaty przekazać na ręce pani Bożeny Sienkiewicz, ponieważ w naszym stowarzyszeniu w chwilach wolnych, panie komendancie, w chwilach wolnych, wspiera nas, pomaga i pomaga w pracy kancelarii. Także naprawdę serdecznie dzięki, Bożenko, dla ciebie za to. Panu komendantowi również chciałem podziękować za wspieranie naszych działań. Jest to zauważalne i oby tak dalej było, oby tak trzymać. Dziękuję bardzo. Proszę teraz wszystkich o powstanie. Za chwilę zostanie odprowadzony sztandar jednostki, a następnie dowódca uroczystości złoży młodszemu inspektorowi Edwardowi Szydłowskiemu, zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie, meldunek o zakończeniu uroczystości. Szanowni Państwo, to już koniec naszej uroczystej akademii, ale proszę się nie rozchodzić. Zapraszamy na scenę do wspólnego zdjęcia, a tuż po nim na teren pod Bazyliką, gdzie trwać będzie festyn z okazji Święta Policji.